Cześć, siemanko, z tej strony Patryk i witam Cię w kolejnym odcinku z Jak budować Minecraft na moim kanale. Dzisiaj, zgodnie z tym co było widać na miniaturze, zbudujemy sobie szkołę w Minecraft. Jeżeli już teraz ten projekt Ci się podoba, to doceń moją pracę zostawiając w pełni darmową subskrypcję, dołączysz tym samym do elitarnego grona moich widzów. Możesz również zostawić łapkę w górę i jakiś fajny komentarz, na który z przyjemnością Ci odpowiem. Jeśli nie wierzysz, zobacz poprzednie materiały. Żeby nie było, pokażę Wam również wnętrze tej szkoły, pokażę je teraz, bo nie będę go dekorował na odcinku, czyli tak o, po wejściu mamy tutaj dwie pary drzwi, tutaj jedną, która prowadzi do gabinetu dyrektora. O, tu jest gabinet dyrektora, tu jest sekretariat, tu sobie zamykamy, no i tu z drugiej strony mamy adekwatnie pokój nauczycielski, coś takiego, tutaj tak na szybko to robione. Dalej mamy dwie sale lekcyjne, jedna sala lekcyjna jest tutaj zrobiona w takim bardziej amerykańskim stylu, jak możecie zauważyć. W ten sposób moim zdaniem to dużo lepiej się prezentuje niż te polskie klasy. Tu oczywiście mamy jeszcze takie, wiecie, no, pufy, taka powiedzmy, to jest trochę bardziej luksusowa szkoła. Z drugiej strony wygląda to tak samo, czyli mamy ponownie klasę w stylu takim amerykańskim. No i oczywiście tutaj jakąś tablicę albo jakiś tam rzutnik, coś się tam wyświetla, prawda? Teraz po wyjściu schodami na górę mamy tutaj oczywiście wszystkie trofea, jakie zdobyła szkoła. Ja tu dałem cokolwiek, po prostu nie wiedziałem co tu dać, jakie nagrody, dlatego zrobiłem coś takiego, że dałem tu po prostu te bloki złota. W taki oto sposób tu u góry mamy fajny świetlik, no powiedzmy to jest taka bardzo fancy szkoła, nie? No i tu już nie dekorowałem, zrobiłem po prostu coś takiego, że zostawiłem w ten sposób bez dekoracji, no bo stwierdziłem, że bez sensu, bo będzie to udekorowane tak samo jak u dołu, czyli zostawiłem to po prostu puste. No i tak naprawdę, jeżeli chodzi o wnętrze naszej szkoły, to jest tyle, więc może przejdźmy do tego, jak ją właściwie zbudować. Teraz na ekranie wyświetla Wam się pełna lista materiałów potrzebna do zbudowania i udekorowania tego budynku w taki sposób, jak ja go zrobiłem. Także jeżeli chcecie zrobić to dokładnie tak samo, no to tu macie teraz wszystkie materiały, jakie będą Wam do tego potrzebne. Możecie sobie zrobić zdjęcie, screena, cokolwiek tam chcecie i sobie zapisać na potem. Teraz z kolei wyświetlają Wam się pełne wymiary potrzebne do zbudowania tego budynku. Jak widzicie, nie jest on mały, ale myślę, że naprawdę warto go zbudować w swoim mieście, czy chociażby, żeby go potem spalić, czy cokolwiek. Także w zależności od tego, do czego potrzebujecie tego budynku, no to myślę, że warto sobie to zbudować. Pamiętajcie, wymiary jeszcze nie znikną, będą u mnie nad głową cały czas. I teraz tak o, jak ja liczyłem wymiary, żebyśmy wszyscy mieli jasność. Wymiary są podawane tak o, od tego bloku do tego bloku, od tego bloku do tego bloku, od tego do tego, od tego. Do tego później tu będziecie mieli dwa podane, czyli odtąd dotąd, później odtąd dotąd będzie 5, odtąd dotąd 2, odtąd dotąd 18, odtąd dotąd 18, tutaj jak się nie mylę będzie chyba 9, tu znowu będzie, o przepraszam, odtąd dotąd 9, tu będzie 4, tu będzie 5 i tak dalej, sorry, tu będzie 7, nie 5, w tym miejscu będzie 7, nie 5, przepraszam. No i tak dalej, także myślę, że to już jest zrozumiałe, dlatego przejdźmy do budowy tego budynku i będziemy go budowali klasycznie, tak jak wszystkie nasze budynki, czyli pierw przednia ściana, później lewa, tylnia i boczna, ostatnia, czyli może przejdźmy do tej pierwszej naszej ściany. Dobra, mam nadzieję, że udało mi się wszystko zapamiętać, także zaczynamy budować. Zacznijmy sobie może, dobra, od tego wejścia, czyli tutaj robimy cyk, coś takiego na 4, tu również robimy na 4, tu zostawiamy w ten sposób, bo tu będzie lite szkło szło, w ten sposób, tu sobie to przeciągamy od razu o 1, 2, 3, 4, 5, no powiedzmy 5, o 5 sobie to przeciągnijmy na razie w ten sposób, ok, ok, tu sobie będzie tak, o, że dodajemy sobie w ten sposób, no i teraz lecimy ze ścianami, czyli tutaj lecimy ściana i teraz robimy okna sobie co jeden, ciach, tu robimy tak, 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 ok, z drugiej strony również tak samo, czyli 1, 2, 3, 4, 5, ciach, tutaj ok, w taki oto sposób podnosimy sobie to na 2, ok, mamy coś takiego, super, ciach, ciach, tu mi się o jeden za dużo postawił, teraz podnosimy tutaj na 3, coś takiego, tu mamy 3 wysokości, teraz 4, to tu będzie 4, będzie normalnie tutaj w ten sposób, ale tutaj już będzie szedł tak, ok, tutaj będzie w ten sposób, dalej będzie szedł tak, no i tutaj myślę, że może być w ten sam sposób, czyli tutaj w ten sposób, lecimy do końca, w ten sposób, lecimy do końca i w ten sposób. Teraz lecimy kolejną warstwę, ok, czyli robimy ciach, ciach, tutaj sobie na razie zostawmy w ten sposób,
elegancko. OK. To mamy. I teraz tak, o, tu robimy normalnie na 2, 2, 2. A przepraszam, tu nie, tu dajemy normalnie na 2, tu dajemy na 2, a tu pomiędzy wstawiamy sobie coś takiego. OK, mamy to zrobione, tu również wstawiamy sobie coś takiego. Tu będzie znowu tak, 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 tak. No i to sobie tutaj domykamy w ten sposób. OK, tu również sobie domykamy to w ten sposób. OK, teraz tu u góry stawiamy jeszcze jeden blok w taki oto sposób. Elegancko. I teraz sobie jeszcze dodajemy tutaj w ten sposób, to jest ten, jak to się nazywa, gładki tam, no wiecie, to gładkie coś, nie? Coś takiego, tu na razie, tu myślę, możemy to na razie zostawić w taki oto sposób. OK, 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 tu sobie przeciągamy dalej, ciach, 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 to mamy zrobione. Tu jeszcze u dołu na pewno musimy zrobić sobie, ale to za sekundę. Teraz tak, o, przejdźmy może tutaj do tej strony, ponieważ tu możemy sobie zrobić tak, że przeciągniemy sobie tutaj, może zróbmy w ten sposób. OK, tu na pewno robimy coś takiego, że robimy sobie na 2 do góry. Tylko nie wiem, czy teraz na odwrót tego nie zrobiłem, ale OK. Ciach, i tutaj na pewno na czwartej karatce będzie coś takiego. I teraz mi się wydaje, że zrobiłem to troszeczkę na odwrót, bo tu powinno być mniej więcej w taki oto sposób. OK, coś takiego. Tu oczywiście sobie podnosimy w ten sposób. Tu również podnosimy sobie w ten sposób. No i tu oczywiście od wewnątrz możemy zrobić w ten sam sposób, czyli zrobić o, cyk. Tutaj tak samo do góry, cyk. Ciach, ciach, ciach. OK. Teraz tutaj podnosimy sobie do samej góry. Czyli powiedzmy na 8 kratek, jak się nie mylę. OK, tu 9 zostawiamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. OK, dodajemy. Teraz troszeczkę to musimy poupiększać. Czyli ja bym to zrobił w taki oto sposób, żeby do połowy było coś takiego. Tu robimy sobie w ten sposób, tu sobie przeciągamy ładnie, cyk. Tu robimy tylko w tym miejscu, ciach. Teraz jedziemy tutaj z tym. I teraz tak, o, tu podnosimy sobie w taki oto sposób, a tu możemy sobie podnieść, powiedzmy, dotąd. Nawet możemy tutaj zrobić coś takiego, że zrobimy to o, w ten sposób, żeby to jeszcze tak bardziej, wiecie, urozmaicić. Coś takiego, żeby tutaj było zrobione, nie? No i teraz jeszcze w takim razie, skoro to już mamy, no to tutaj musimy to sobie przeciągnąć w ten sposób. OK, i teraz dopiero tutaj przeciągamy dotąd. Właśnie dlatego tam się wstrzymałem, a tutaj nie. OK, tu mamy to zrobione, ciach, 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 dostawiamy, dostawiamy i to mamy zrobione. I teraz jeszcze tutaj zostaje nam góra. Górę robimy w taki oto sposób, że podnosimy sobie, ja to zrobiłem bodajże tak. OK, i tu miało być na 3, jak się nie mylę, i się chyba nie mylę. I tutaj robimy w ten sposób, że robimy tak. OK. A tu robimy tylko w ten sposób. Dostawiamy ciach, 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 ciach. No i tu oczywiście jeszcze dostawiamy jeden poziom. I na tym jednym poziomie dopiero dokręcamy sobie tą maksymalną naszą wysokość. I tak naprawdę przednia ściana naszego budynku jest już w pełni skończona. Chociaż nie, czekajcie, jeszcze brakuje nam tutaj jednej rzeczy, takiej dekoracyjnej czysto. Więc tutaj robimy słupy w taki oto sposób. Tu dodajemy ciach, 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 ciach. Od dołu cyk, cyk, do samej góry przeciągamy w taki oto sposób. To się zgadza, to się zgadza, to się zgadza. Tu nam brakuje jeszcze tych słupów. OK, tu tak samo nam brakuje tych słupów. OK, ciach, 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 tutaj tak samo. No i teraz jeszcze nam brakuje tutaj w tym miejscu pół płytek ułożonych w taki oto sposób. Elegancko, i tutaj tak samo, i tutaj tak samo.
Okej, okay. I teraz mamy kompletną przednią ścianę, przechodzimy do zrobienia lewej ściany. Okej, okay, lewa ściana na szczęście jest bardzo prosta, ponieważ tu robimy ciach, okno na 2, na 2, na 2, na 2. Teraz robimy dokładnie tak samo, jak robiliśmy wcześniej, czyli po prostu tutaj podnosimy sobie, a przepraszam, to jest już na 3, czyli tutaj sobie podnosimy, tu okno zostawiamy na 3, na 3, na 3, na 3. Elegancko, tu oczywiście pamiętamy o tym, że tu musi być 2. Tu sobie przeciągamy już na full. Ok, żeby nam się to wszystko ładnie zgadzało. Tu również sobie przeciągamy w ten sam sposób. Ok, sobie przeciągamy. Ciach. Teraz robimy sobie znowu okna na 2. Przepraszam, tutaj okna mają być już z tego zrobione. Czyli tu dodajemy jeszcze sobie cyk, cyk. Cyk, cyk. Tutaj cyk, 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 cyk. Ciach, ciach. Zamykamy sobie tutaj jeden poziom. Zamykamy sobie ostatni poziom. Elegancko dodajemy sobie nasze słupy. Żeby wszystko nam się zgadzało. Nie wiem tylko, czy tu za grubo nie poleciałem. Za grubo poleciałem o jeden. Właśnie. Tak mi się coś zdawało. Ciach. Tu oczywiście robimy sobie nasz narożnik i przeciągamy sobie w taki oto sposób. Elegancko. No i dodajemy oczywiście jeszcze nasze półpłytki. Jak widzicie, ta ściana w porównaniu do tamtej przedniej to jest pikuś. Przejdźmy teraz do tylniej. Ok, jeśli chodzi o tylnią ścianę, no to tutaj robimy podobnie, ale już nie do końca tak samo, ponieważ tu robimy 2. Tu robimy teraz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu zostawiamy 2 i zostawiamy 2. Czyli coś takiego robimy. 6, 2, 2, cyk, 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 cyk. Tu sobie przeciągamy elegancko. Tu mamy tak, to się zgadza. U góry natomiast robimy znowu tutaj jedno okno, w tym miejscu będzie. Czyli tutaj będziemy mieli jedno okno. I tutaj będą okna troszeczkę inaczej, bo tu będą okna na 3. Ok, tu ma być o jeden wężej, czyli tu będzie na 4, czyli tu zostawiamy sobie na 4, na 4, tu znowu robimy na 3, raz, dwa, trzy, ciach, 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 no i tu zostaje okno na 2, pięknie, ale to wszystko wymierzone, normalnie jakbym tu z linijką chodził, no i mamy coś takiego, no teraz ta centralna część, czyli tu robimy dokładnie tak samo jak wcześniej, czyli tu będziemy mieli okno w ten sposób. Tu będziemy mieli okno w ten sposób. Teraz sobie przeciągamy. Przeciągamy. Tu robimy sobie okno w taki oto sposób. Ok. To mamy zrobione. Tu oczywiście sobie to będziemy... No to zakładamy sobie o coś takiego. Super, to mamy zrobione i teraz tak o jeden cofamy w tym miejscu i tu będziemy robili to samo co tam z tamtej strony, czyli robimy raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, tutaj robimy raz, dwa, trzy, cztery, elegancko sobie to domykamy, ciach, z tym, że pamiętamy, że tutaj robimy ciach, 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 ciach i dokładamy sobie to, tu dokładamy sobie to, dokładamy jeszcze jeden element tutaj. Tu sobie to ładnie zamykamy wszystko, elegancko, ciach i to mamy zrobione. Wróćmy jeszcze tutaj do tej strony. Z tej strony robimy adekwatnie tak samo, czyli jak tutaj mieliśmy ścianę 3, tak o zrobioną. No to teraz robimy tak samo jak tam, czyli tu pokładamy sobie raz, dwa, dwa robimy tutaj, tu robimy 6, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć, sześć. 2 i tutaj będą znowu 2. Elegancko tu sobie to robimy w taki sposób. Teraz tu sobie przeciągamy. Tutaj oczywiście sobie dostawiamy coś takiego. No i teraz lecimy sobie odtąd i tu robimy dokładnie tak samo jak tam, czyli tu robimy okno na 3, raz, 2, 3. Tu nam się wszystko zgadza, robimy na 4, znowu na raz, 2, 3. Ciach, ciach i zostaje nam okno na 2 i pięknie nam się to wszystko zazębia. Domykamy tutaj górę elegancko. Ciach w ten sposób. Teraz nie, wróć. Tutaj już ustawiamy chyba
Czekajcie, czy... Aha, dobra, bo ja tu za nisko jeden zrobiłem. Właśnie dlatego coś mi się nie zgadzało. Coś mi się nie zgadzało i tu za jeden za nisko zrobiłem. Okej, i teraz tutaj będzie ciach. Ciach, okej, tu mi się teraz zgadza wszystko. Ciach, 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 ciach. I teraz tutaj ta ósma kratka. No i na dziewiątej kratce dokładamy sobie jeszcze to. I teraz tu możemy sobie wszędzie porobić te nasze filary, czyli tutaj dokładamy ciach, 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 tutaj ciach, 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 tu powinno być na dwa, jeszcze oczywiście zrobione, tutaj do góry na maksa, do góry na maksa, ciach, 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 ok, tu znowu będzie cyk, cyk, tutaj mamy, to jest zrobione super, tu sobie przeciągamy w ten sposób, elegancko, tu sobie przeciągamy w ten sam sposób, elegancko i tutaj sobie przeciągamy w ten sam sposób, elegancko, tu jeszcze dostawiam o, te brakujące elementy, dostawiamy daszek dookoła. Okej, no i tą stronę również mamy już zrobioną. Tylko wiecie, to tak sobie jeszcze myślę, że to może byśmy przesunęli o jeden do przodu. To myślę, żebyśmy sobie przesunęli jeszcze jeden do przodu, bo później może nam się świetlik nie zgadzać, więc przesuńmy sobie to jeszcze jeden do przodu. Czyli tak, żeby ten słupek był na równi z tą belką, nie? Czyli tutaj o, jak macie ten słupek, to tu będzie ta belka. O, cyk, nie? Coś takiego. I to jak widzicie, idzie ten słup dalej, o, ciach. I tam sobie wstawimy... Tu sobie wstawimy właśnie w ten sposób, nie? Żeby nam się to bardziej zgadzało, bo teraz mam obawy, że może nam się to nie zgadzać, a jeżeli to sobie trochę wysuniemy, wolę to o jeden wysunąć za szeroko, niż później, żeby mi się świetlik nie zgadzał, nie? Okej, ciach, tu sobie rozwalę, git, reszta się przyda, ciach, ciach, przesunę jeszcze to, i pięknie będzie mi się teraz wszystko zgadzało. Dobra, to mamy. Przejdźmy teraz do lewej ściany. To już jest ostatnia ściana i ją będziemy robili dokładnie tak samo jak tamtą. I teraz, żeby zrobić tą ścianę, to robimy dokładnie tak samo jak tam. Czyli tutaj robimy 2, 2, 2, 2, 2. Tu nam się wszystko zgadza, to jest proste, banalne, wiecie już o co chodzi z tym. Także tutaj nie muszę już nic tłumaczyć. Tu sobie przeciągam znowu cyk. Elegancko, wszystko mi się zgadza, przeciągam drugą warstwę, ok, dodaję kolejny element, czyli kolejne okna wstawiam, wszystko się zgadza, domykam górę, bo jest to oczywiste, przeciągam jeszcze jeden element na samej górze, pięknie to mi się zgadza, no i teraz oczywiście domykam to sobie schodkami. I tutaj jeszcze domykam to sobie półpłytkami, żeby mi się to zgadzało. I tak naprawdę wszystkie ściany mamy zrobione. Została nam tutaj jeszcze ta góra. Jednakże tą górę robimy sobie w taki sposób, że po prostu przeciągamy sobie tutaj pierw tą ścianę. Całkowicie tutaj bez żadnych wydziwnień. Przeciągamy to po prostu w taki sposób, żeby nam się to ładnie, pięknie zgadzało. Ok, tu możemy sobie jeszcze oczywiście dorzucić to, żeby nam się łatwiej zamykało. Tu tak samo. Robimy coś takiego, choć tak naprawdę to zaraz będziemy podmieniać na co? Na schodki, ale to zaraz. I teraz to sobie domykamy, nie? O właśnie, w taki sposób, żeśmy mieli z obu stron litą ścianę. Tu jeszcze sobie to przeciągnę. Ok, i mamy coś takiego, żeby góra też już była zakończona. Jeżeli chodzi o wejście na pierwsze piętro, bo o to będziecie mnie pytali, a właśnie tutaj jeszcze musimy dodać sobie słupy, czyli tutaj robimy jeden wstępu, ciach, jeden wstępu, ciach, dodajemy sobie słupy, wchodzimy, robimy raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy i lecimy teraz z wejściem do góry, bardzo prosto, w taki oto sposób, żeby nam się tu wszystko zgadzało. Ok, no i tu powinniśmy mieć już deski na tym poziomie, czyli dodajemy sobie tutaj już deski do samego końca,
taki oto sposób. Tu sobie oczywiście to możemy zrobić tak elegancko. Tu sobie robimy w ten sposób wejście do góry. Ok. Tu jeżeli mamy potrzebę, to też możemy już sobie to podmienić na deski, żeby nam to lepiej wyglądało. Elegancko. Tu mniej więcej odtąd robimy do samego końca. Tak, żeby tu korytarz był na trzy szerokości. I z tej strony również przeciągamy do samego końca, żeby korytarz był na trzy szerokości. Tu korytarz również musi być na trzy szerokości. Na trzy szerokości liczę odtąd. Nie, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Również na trzy szerokości. No i reszta to już są klasy, nie? Reszta to już są klasy, także to już nie będę tego robił. Bo tu właśnie te wolne miejsca, które zostały, to będą klasy, nie? No i tak naprawdę tutaj robimy sobie coś takiego. Możemy sobie tutaj oczywiście dodać jeszcze nie te schodki, ale na pewno te schodki możemy sobie dodać. Nawet myślę może, a bo dobra, już dodajmy tutaj, żeby nam tutaj głową nie haczyć. Możemy je nawet sobie dotąd przyciągnąć. To już jak tam nam, jak tam wolimy. Ok. No i tu jeszcze dodajemy oczywiście czarne szyby, żeby nam się tu nikt nie spadł, żeby było wszystko git. I teraz tak, jeżeli chodzi o podłogę, to podłogę oczywiście domykamy z białych, z brzozowych desek. Przepraszam. Jak widzicie, podłogę już sobie zamknąłem komendą, no i tutaj z tej strony sobie też domknę komendą, żeby już nie marnować waszego czasu. Także ja podomykam sobie tu podłogę wszędzie, tak jak tu widzicie, zostawię tylko ten otwór. No i tu oczywiście klasa będzie szła, załóżmy, w taki sposób, nie? Tutaj. Przepraszam, to nawet tu będzie szerzej, bo tu będzie na 4. Bo zasada jest taka, że klasy robicie od tej ściany, nie? Czyli jak to pierwsze okno się kończy, to zaczyna się ściana klasy, nie? Tak jakbyście chcieli zrobić. Zaczyna się klasa tutaj, no i kończy się klasa tutaj w tym miejscu, nie? Czyli robicie coś takiego po prostu. Czyli tutaj pierwsze okno się kończy, zaczyna się ściana klasy, tutaj pierwsze okno się kończy. To już nawet możemy przeciągnąć sobie tak, żeby było identycznie tak samo, czyli że pierwsze okno się kończy i robimy sobie ścianę klasy, nie? I tu będzie jedna klasa u dołu i u góry i tutaj tak samo, widzicie, pierwsze okno się kończy, ciach, pierwsze okno się kończy, ciach, żeby to wam łatwo było wymierzyć, to w taki sposób zrobiłem, to widzicie, tu będzie nie 3, a 4 będzie szerokości, jeżeli chodzi o klasę, nie? O, tutaj o ten korytarz. Czyli odtąd licząc będzie 4. Raz, 2, 3, 4. Tak, i się zgadza. Dobra, i teraz zamykamy tą tutaj jeszcze tą podłogę, nie? Ok, skoro to mamy, to pozostało nam jeszcze zrobić świetliki. I świetliki robimy w taki oto sposób, że tutaj myślę zrobimy sobie... Tylko właśnie chciałem schodki. O, tu są, dobra. Robimy coś takiego. Ok, no i tu zróbmy, żeby jeden wystawało, czyli zróbmy sobie coś takiego, tutaj sobie zróbmy też coś takiego. Ok, zróbmy sobie tutaj dookoła, w taki oto sposób, tu będzie jeden świetlik. Ok, i tutaj wykładamy sobie to szkłem. Ok, tu mamy szkło i teraz tak, o, tu od spodu robimy coś takiego, że dostawiamy sobie cyk coś takiego, tutaj dostawiamy sobie cyk coś takiego, elegancko, tu robimy sobie jeden odstępu, robimy coś takiego i tutaj w tym miejscu też robimy jeden odstępu od tego bloku, ciach, tu mamy jeden świetlik. Tu robimy znowu jeden odstępu, coś takiego, tu sobie przeciągamy do końca, robimy jeden odstępu do końca, mamy kolejny świetlik, elegancko, tu nam się zgadza, tu nam się również zgadza, ok. No i tutaj oczywiście robimy świetlik w taki sam sposób, może nie z tego, a z tego, że robimy tutaj jeden odstępu, przeciągamy sobie odtąd i tutaj przeciągamy sobie odtąd. Tu już nie musimy przeciągać, może po prostu zostać tak jak jest, chyba że chcemy, to możemy jeszcze zrobić jeden odstępu i tutaj dociągnąć do końca, ciach, i z tej strony tak samo, czyli tutaj sobie dostawiamy myk,
Tu robimy raz, dwa, trzy, przeciągamy do końca. Jak tam zrobiliśmy odstęp, no to tu też sobie zróbmy odstęp. Ciach. Domykamy. I wszystkie świetliki mamy zrobione, resztę zamykamy tym ciętym sandstone'em, nie? Czyli po prostu resztę robimy z litego sandstone'u. I teraz tak o, jeśli chodzi o resztę, no to tak o, tutaj robimy sobie okno z wyjściem na balkon. Załóżmy przez chwilę, że to jest normalna szkoła i nikt nie wpadnie na głupi pomysł, żeby skakać z tego balkonu. Czyli tutaj robimy czarne okno, tutaj robimy okno również z czarnych szyb. Ok, z drugiej strony również z czarnych szyb robimy tutaj. Ok, i to są jedyne ciemne okna, jakie będą zrobione. Tutaj od tej strony, no jeszcze tutaj, przepraszam, tu robimy ciach. Ciach, no i tu robimy sobie oczywiście w ten sposób. I wejście tutaj do wewnątrz. I resztę szyb robimy już z tych normalnych, czyli z takich, o, wypełniamy resztę. Także ja pstryknę palcami i to się zrobi, bo bez sensu. Wszędzie indziej wypełniamy po prostu tymi zwykłymi szybami przeźroczystymi, nie? Okej, i tak naprawdę całą szkołę mamy już w 100% ukończoną. Jak widzisz, w pełni gotowa szkoła wpleciona w krajobraz prezentuje się naprawdę, naprawdę świetnie. Jak zawsze, kwestia tylko dobrania odpowiednich dekoracji do biomu i budynku. Tak jak mówiłem, jeżeli ten projekt Ci się podoba i doceniasz moją pracę, to w tym momencie zostaw w pełni darmową subskrypcję z dzwonkiem, dołączając tym samym do elitarnego grona moich widzów. Będzie to mega pomocne, jeśli dodatkowo zostawisz łapkę w górę i komentarz, na który z przyjemnością Ci odpowiem. Co więcej, możesz również wpaść na mojego Instagrama, X-a i Discorda, do których link znajdziesz w przypiętym komentarzu. Teraz natomiast po prawej stronie ekranu wyświetla Ci się projekt, który zbudowaliśmy ostatnio. I widzisz go również w tle. Z kolei po lewej stronie widzisz film dopasowany przez YouTube specjalnie do Ciebie. Szansa na to, że Ci się spodoba, wynosi aż 90%. Obejrzyj sobie ten odcinek, który wolisz. Z mojej strony to już wszystko i bardzo Ci dziękuję, że oglądasz mnie do samego końca. Życzę Ci miłego weekendu i do zobaczenia na shortsach we wtorek, środę i czwartek oraz na kolejnym odcinku już w piątek. Cześć!